O, zobaczcie, odpaliłem chrupka. Także siemano, witamy was serdecznie na kanale Nashor. Tam powiedzieliście, że ojejku, te 9 barów, o co tutaj chodzi? Powiem wam tak, ten filmik to ogólnie będzie bardzo ciekawy. Tytułem założenia na pewno tego filmiku jest zaproszenie was na Dino Day, bo wjeżdżamy na teraz dosyć ciekawą hamownię, na której to wydarzenie się odbędzie. A przy okazji nagrywamy dla was odcinek tak naprawdę z hamowania chrupka. Czy ten jeden garek coś nam tej mocy ujmie, czy to w ogóle pokaże te 75 koni. Także ja już wjeżdżam do środka i zaraz przejdziemy do dalszego materiału. A wy oczywiście zostawcie do suba, łapę w górę, bo to jest podstawa. I zaraz zaproszę was na fajną hamownię. Co pan tu robi? Przyjechałem na hamownię zobaczyć, jak cywika męczą. A no, męczą cywika faktycznie. Nic nie słychać, co? Szczerze musiałem wyjść, szybko wam powiem, o co chodzi. Odcinek, testujemy tą moc tak naprawdę, czy ten jeden garek coś tam wini. No jak widać jednak trochę kopci, nie kopciło. Być może wymiana oleju na pewno tutaj pomoże i płukanka tego silnika, czyli ta podstawa, która ma być. Zaraz wam tutaj zapodam wykres z hamowni, ile wyszło. No i oczywiście jest to też jednocześnie zaproszenie was na dosyć ciekawą inicjatywę, ciekawą imprezę. No bo będzie to Dino Day zorganizowany dla wszystkich, także nie tylko pojawiają się Hondy, a pojawiają się głównie mogą pojawić się Audi, jedna, druga, trzecia, może być BMW, może być Mitsubishi, może być Toyota, może być o Leonidas, Leona pewnie znacie, kojarzycie, także każde auto może tutaj wjechać, przyjechać i serdecznie was na takie wydarzenie zapraszam. Zresztą zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Ogólnie jestem zaskoczony, mały przerywniczek, moc już się pokazała, nie wiem jak to będzie widać, ale wam wrzucę wam po prostu na pewno zdjęcie. Tylko od razu o co chodzi. Widać, że hamownia pokazuje wszystko dokładnie i konkretnie, bo widzicie same drgania. Gdzieś tam, gdzie tej mocy brakuje, albo dostaje się właśnie ten olej i tak dalej. Wszystko po prostu tutaj jest monitorowane. No na bieżąco hamownia ładnie szczytuje dane, pokazuje każdą jakąś tam dolegliwość bądź bolączkę samochodu. Także zaproszenie was na taką imprezę, jaką jest Dino Day, też będzie dla was sprawdzenie swojej kondycji swojego silnika. Sprawdzenie tego silnika, poniekąd też możecie się dowiedzieć jakichś tam nowinek technicznych od właściciela hamowni, co możecie przy swoim aucie przerobić i tak dalej. Więc myślę, że dla was nic tylko przyjechać, nic tylko być i poczuć to, co czujemy właśnie w tym momencie my. Także jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym wam na pewno tu powiedzieć. O, teraz jest cisza, w końcu ta Honda się uspokoiła.
zmieniła, nie jest wściekła, wyciszyła się, tak, dokładnie. Chodzi tak, no jeden garek 9 barów, reszta tak jak widzieliście 12, to na tym filmiku z ciśnienia sprężania macie to pokazane, że jeden jest mniej, jednak nie wpłynęło to jakoś mega mocno na moc, a nawet teoretycznie coś tutaj w tym gaźniku lepiej przepływa, bo mamy 88 koni. Hamownia, tak jak mówiłem, jest dokładna, więc tutaj nie bawiłbym się w jakieś szukanie dziury w samym, tylko tak jak mówię, podziałać przy tym samochodzie, zlikwidować na pewno to, że kopci, zlikwidować pewne usterki tego silnika, bolączki, założyć tu wtrysk i jeździć. Tak naprawdę to myślę, że taki byłby plan na chrupkę, żeby po prostu lepiej się spisywał. I ewentualnie gaz założyć i wystroić, ale to już są takie bardziej urozmaicenia, a nie naprawy. A tutaj to taka czysta naprawa eksploatacyjna, czyli żeby to auto lepiej jeździło i tak dalej. Po prostu pobawić się przy silniku, żeby nie było czegoś takiego, jak teraz miało miejsce. Czyli po prostu kopcenia z rury wydechowej, no bo to się nie nadaje. Czegoś takiego nie robimy, nie tolerujemy. My musimy to naprawić, żeby było lepiej. Także za tą moc to oczywiście łapa w górę, no i na Dino Day wpadajcie. Także moi kochani widzowie, ogólnie co, łapeczkę w górę musicie zostawić, no moc jest i tak dalej. Taki odcinek was wita, mnie wita i tak dalej, jakiś troszeczkę, no ciekawy początek tego wszystkiego tak naprawdę. Zobaczymy co tutaj z tą mocą w Civicu zrobimy, tutaj się okaże co tu będzie i tp i td. A wy oczywiście no bądźcie z nami na bieżąco, tego suba zostawcie, klik, subskrypcja, klik, łapka w górę. No i tak naprawdę, jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie śmiało. Zadawajcie pytania w komentarzach pod tym odcinkiem. My będziemy się starać na wszystko odpowiadać. Także to by było na tyle. Dosyć ciekawy odcineczek. My oczywiście stroimy, działamy, ale powiem wam szczerze, nie nagrywam projektów, bo nie mam jak. Nie mam po prostu jak tego nagrać, żeby wam pokazać, co się dzieje, jak rajdówka jeździ, jak jeździ na przykład jakiś tam piąty gen, jakiś szósty gen, siódmy gen i tak dalej. Nie mam kiedy. Jeżeli nastawiam się typowo na nagrywanie, no to zaczynam nagrywać tak jak nagrywaliśmy z Danielem odcinki. Ale jeżeli jest inaczej, to niestety jest inaczej. No i nic nie mogę z tym zrobić. Także jak pracuję, to nie mogę nagrywać. Nagrywam tylko takie luźne rzeczy. Będę się starał oczywiście, bo teraz działam sam. Czyli jak coś mechanikuję, coś przerabiam i stroję auto, to niestety no nikt mi przy tym tak nie towarzyszy, żeby móc po prostu coś z kamerą dodatkowo zrobić. No ale tak jak mówię, no myślę, że będzie dobrze. Myślę, że kanał się ruszy, powróci. Będzie dużo więcej aktywności na pewno na kanale i będę się starał dla was. Także myślę, że to by było na tyle. Ciekawy odcinek, szybki odcinek, bo jednocześnie jest to oczywiście zaproszenie na Dino Day. Dokładną datę podam wam na Facebooku, także tam prosiłbym was o oczekiwanie na datę. Dokładną lokalizację wydarzenia też podam na Facebooku i pokażę wam wydarzenie też z linkiem na Facebooka. To już by było na tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!